Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Profesor Rafał Chabielski, historyk, badacz polskiej emigracji w Londynie, jest teraz gościem magazynu Eureka. Witam pana w radiowej jedynce. Dobry wieczór. Dziś o historii sprzed 80 lat, proszę państwa, ponieważ w archiwum londyńskiego Studium Polski Podziemnej odnaleziono nowe dokumenty na temat Polki Krystyny Skarbek, agentki brytyjskich służb specjalnych. Dokumenty dotyczą misji, w którą miała wyruszyć na przełomie 1944 i 1945 roku, aby wybadać nastroje i potrzeby Armii Krajowej, a także stosunek AK do Armii Czerwonej. Dokumenty odnalazł Tomasz Muskus. Do wspomnianej misji jednak nie doszło. Jak pan reaguje na to odkrycie? Każda informacja na temat działalności Krystyny Skarbek jest cenna, dlatego że to jest osoba, która zapisała wspaniałą kartę, że cały okres wojny od 1939 roku. Natomiast nadal mało wiemy na temat jej działalności. Myślę, że jakiś czas jeszcze potrwa, dlatego że rząd brytyjski nie jest skory do tego, żeby wpuszczać badaczy do archiwów służb wywiadowczych. Skarbek jako Christine Grenville była pierwszą agentką w brytyjskim wywiadzie. Była najdłużej, jak pan powiedział, w służbie w czasie II wojny światowej, bo od inwazji na Polskę w 1939 roku miała wtedy nieco ponad 30 lat, już drugie małżeństwo i właśnie z drugim mężem, dyplomatą z Kenii przez Francję, dostała się do Wielkiej Brytanii i człowiek, który ją zwerbował, opisał ją jako wielką polską patriotkę, wytrawną narciarkę i prawdziwą miłośniczkę przygód. Ale to nie tylko dlatego. Nazywano ją ulubioną agentką premiera Churchilla. Istnieją poważne przesłanki, które skłaniają do takiej tezy, że ona rozpoczyna współpracę z wywiadem brytyjskim przed wojną. Z tego co wiem, ten kontakt został z nią nawiązany w Polsce. Nie znamy daty. Wydaje mi się, że to jest informacja wiarygodna, dlatego że Brytyjczycy w końcu lat 30. w miarę zaostrzenia się sytuacji chcą znać nastroje panujące w Polsce. Mamy podpisaną umowę o pomocy w razie wybuchu wojny. No, tak, ta umowa zostaje zawarta w kwietniu 1939 roku, w czasie pamiętnej wizyty Józefa Becka w Londynie, a potem rozwinięta w sojusz, który podpisuje także w Londynie Edward Raczyński. Powiedział pan, że rząd brytyjski pilnuje swoich tajemnic, zwłaszcza służb specjalnych. Trudno zatem będzie powiedzieć, w ilu misjach uczestniczyła Krystyna Skarbek. Opisywane są w popularnych tytułach niezwykłe wyczyny tej agentki, na przykład przemycenie przez polską zaśnieżoną granicę przy minus 30 stopniach Celsjusza mikrofilmu z planem inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki, czyli planu Barbarossa. Skarbek była niezwykle wysportowana, znała sztuki walki, znała języki, potrafiła szybko jeździć, była też jedną z miss Polski, z miss zawodów konnych. Była bardzo piękną kobietą. I była bardzo piękną kobietą, tak. Tak, możemy to powiedzieć, to nie zabrzmi chyba na zbyt seksistowsko. Ale było ważne w jej pracy. No mam wrażenie, że jej się przydawało. Tak, no ona ma wszelkie dane ku temu, żeby taką rolę pełnić. Takie obycie międzynarodowe, no bo ona była w Afryce. Jeździła zresztą po Europie, pochodziła z zamożnej rodziny. Była hrabianką. Tak, no wysportowana szalenie. Ona jeździła na nartach bardzo dobrze. Pływała znakomicie. No więc ona kilkakrotnie przechodziła trasą przez Tatry do Polski. Znała marusarza. Tak, no ale najważniejsze to były te umiejętności w charakterze wywiadowczym, bo te informacje, o których pani wspominała, kluczowe z punktu widzenia sytuacji wojskowej, politycznej w połowie 1941 roku, to znaczy przygotowania niemieckie do inwazji na Związek Sowiecki. Polskie podziemie od marca 1941 roku co prawda przekazuje informacje o dyslokowaniu jednostek niemieckich na teren Generalnego Gubernatorstwa w pobliżu linii demarkacyjnej ze Związkiem Sowieckim. No ale czy to miało rzeczywiście oznaczać wojnę, czy to nie było odwracanie uwagi, no to trzeba było weryfikować na miejscu. Mam wrażenie, że to zadanie, jeśli rzeczywiście takie miała wykonywanie tylko Krystyna Skarbek, ale z tych szczątkowych informacji, które o niej wiemy, wynika, że spisała się znakomicie.
Wiemy, że wykonywała wiele misji bardzo trudnych. Podczas jednej z nich została schwytana przez patrol słowacki. Potrafiła sobie poradzić, ale w ich rękach pozostają dokumenty. Zostaje aresztowana przez gestapo i nagryza swój język, dowód plucia krwią i choroby płuc. Gestapo ją wypuściło. Przez Rumunię dotarła do Turcji, potem do Kairu, gdzie chyba zagrzała najdłużej miejsce. Ona była w Algierze także, tak, znaczy, tak, byśmy wymieniali kraje, w których ona działa. Aż niebywałe i tak, nie do uwierzenia. Poza Polską, ona była kilkakrotnie z misją w Polsce. Chciała matkę ratować. Była Żydówką. Tak, która zginęła w getcie. Więc to jest Polska, Słowacja, Węgry, Jugosławia, Egipt, Algier, tam była placówka wywiadu brytyjskiego. Jedna z takich ważniejszych ostatnich misji przed lądowaniem aliantów w Normandii, czyli przed czerwcem 1944 roku we Francji. Jak wyjechała z Kairu, wróciła do Francji. Tak, tak. Znaczy, przygotowują się nie tylko służby brytyjskie, amerykańskie także, do tego, żeby jak najlepiej rozpoznać teren, na którym będą operować wojska brytyjskie, przygotowywać także akcje o charakterze dywersyjnym. Z tego, co wiemy, Krystyna Skarbek nie współpracowała tylko z wywiadem brytyjskim, sekcją MI6, ale także, można tłumaczyć, zarząd albo kierownictwo operacji specjalnych. To była założona w 1940 roku w lipcu, trochę z inicjatywy Winstona Churchilla, instytucja, która miała koordynować sabotaż, dywersję w krajach okupowanych przez Niemcy. No, miało to stanowić coś, co byłoby odciążeniem dla Wielkiej Brytanii, znajdującej się wtedy w lecie 40 roku po klęsce Francji w fatalnym położeniu. No tak, więc jeśli ona z SOE współpracuje, no to znaczy, że ona bierze udział także w przygotowywaniu, koordynowaniu, pomaganiu, wspieraniu, instruowaniu operacji o charakterze dywersyjnym. Ale kiedy wybucha powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku, Krystyna Skarbek jest na Wyspach Brytyjskich i chce, aby wydano zgodę na przerzut do Polski. Jednak nie ma tej zgody. Czy to sam Churchill zabronił? No tego nie wiem. Być może nie chciano, żeby ona, jeśli dysponowała kontaktami z podziemiem, znalazła się w Polsce. No albo była przygotowywana do jakichś innych zajęć. Dopóki nie zobaczymy pełnego dossier, proszę zwrócić uwagę zresztą, że to jest materiał na fantastyczny film. Właśnie, no. Krystyna Skarbek podobno była pierwowzorem dla Vespers Casino Royale, tak, z powieści Jana Fleminga. Wszystkie te cechy to są właśnie takie filmowe, a nieprawdziwe. Znaczy inteligentna, piękna, atrakcyjna kobieta, opanowująca znakomicie te arkana służby wywiadowczej, działająca nie na sprawą swojej siły tylko. Jeżeli rzeczywiście Vesper jest pierwowzorem Krystyny Skarbek, nie została przerzucona do Polski w trakcie Powstania Warszawskiego, ale dzisiaj mówimy o dokumentach znalezionych w Londynie dotyczących planowanej akcji na przełomie 1944-1945 roku. Ostatecznie ta misja nie została zrealizowana. Być może chodziło o to, że geopolityka już w grę weszła, czyli no nie narażajmy się Stalinowi. Była taka misja, być może zdecydowano się na inną obsadę personalną, bo z taką misją był zrzucony do Polski Józef Rettinger. Miał wejść w kontakt z przedstawicielami wszystkich środowisk politycznych w Polsce, próbować się dowiedzieć, jakie oni reprezentują sobą wpływy, jak się odniosą do nadciągającej armii sowieckiej, do tej zmiany, która zaraz zajdzie w Polsce. To są jeszcze, i co, tajemnice archiwalne. Krystyna Skarbek, ulubiona agentka Winstona Churchilla po wojnie, została pokojówką i stewardesą na statku. Na statku poznała partnera, Irlandczyka, który był na zabój w niej zakochany i uśmiercił ją w pokoju hotelowym w 1952 roku, 15 czerwca. Tak, te losy powojenne są radykalnie różne od losów wojennych. Nie ma pomysłu, jak ją wykorzystać, czy też uhonorować, chociaż miała mnóstwo medali i jej obowiązkiem było noszenie. Znaczy od tej strony tak, ustosunkowania się do jej zasług. No, Brytyjczycy zdali egzamin, ale mówi się o tym, że dostała jakieś bardzo niewielkie odszkodowanie, to znaczy, że ona została postawiona wobec konieczności rozpoczynania życia na nowo. Po cywilnemu, no, tak jak wielu polskich pilotów. I mając się, jak pani wspomniała, do takich prac, pokojówka czy praca na statku wycieczkowym nie jest niczym uwłaczającym, no ale ambitnym dla takiej agentki. Ale wydawałoby się, że osoba z takimi kompetencjami i z takimi zasługami przede wszystkim, ona może... Może szkolić agentki. No tak, ale to okoliczności, dla których ona nie pozostaje w służbie, no albo pozostaje w służbie, bo tego też nie wiemy. Mm-hmm.
praca w hotelu jest także z punktu widzenia wywiadu czymś, co może przynieść, w zależności od tego, kto się w tym hotelu zatrzymuje, gdzie ten hotel jest zlokalizowany, czymś bardzo wartościowym. Tego nie wiemy. No i kończy to wszystko dramatyczna śmierć. Hotel, w którym doszło do zabójstwa, istnieje nadal. Pan był w tym pokoju. Tak, tak. Znaczy, czy to jest muzeum? Jak to? Czy nadal nie, hotel korzystają? Jest nadal. Zapytał obsługujących, czy ktoś z państwa wie, co się w tym hotelu stało, ale nie. Nikt nie wiedział. Po takiej historii. Na pewno nie można budować reklamy tego miejsca o tym, no ale na mapie polskiego Londynu... Jest. Tablicy nie ma w tym hotelu, ale władze brytyjskie uhonorowały Polkę, odsłoniły tablice pamiątkowe, jedną z najnowszych tablic poświęconych agentkom specjalnym z czasów II wojny światowej. Swoją drogą agentka jej nie potrafiła przeciwstawić się napaści z nożem. No, ale to może być dziwne. Ten kontekst tego był zupełnie inny. Zaskoczenie. Niż, tak, to znaczy to była relacja między tą dwójką, między tym Irlandczykiem, o którym pani wspomniała, relacja o charakterze uczuciowym, więc ona mogła się tego nie spodziewać. Ale wracając jeszcze do upamiętnienia, to przed śmiercią w latach 90. Jan Nowak-Jeziorański, były dyrektor rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa, podjął taką próbę wymuszenia na rządzie Wielkiej Brytanii ujawnienia materiałów wskazujących na zasługi polskiego wywiadu. Celem nie było ujawnienie zasług Krystyny Skarbek, ale w ogóle polskiego wywiadu. Brytyjczycy nam informowali, że materiały dotyczące polskiego wywiadu, które były w ich dyspozycji, spłonęły pożarze i właściwie oni nie mają nic do powiedzenia. Ofiarą tej ostrożności jest między innymi Krystyna Skarbek, co nie znaczy, że tej postaci nie trzeba przypominać i nie tak. mówić o jej zasługach. Zwłaszcza, że te dokumenty, o których wspominam, znalazły się w archiwach londyńskiego Studium Polski Podziemnej. Trzeba głębiej tam szukać. Studium Polski Podziemnej zostało założone w okresie bezpośrednio powojennym. Inicjatorem był generał Tadeusz Pełczyński, druga osoba w Armii Krajowej po komendancie głównym Boże Komorowskim, który uważał, że znajdujące się na terenie Anglii materiały ilustrujące współpracę władz w Londynie z podziemiem krajowym są tak cenne, że powinny zostać zabezpieczone. Jedna z najcenniejszych placówek dysponująca zbiorem o takiej wadze. I to podkreślił profesor Rafał Chabielski, historyk, badacz emigracji polskiej w Londynie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Jutro po 19:30, proszę państwa, magazyn Przystanek Historia. Zapraszam. A dziś proszę pozostać z nami, z radiową jedynką. Polecam kolejne audycje programu pierwszego Polskiego Radia. Dorota Truszczak. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.